przepływa pod nosami Niemców. Podkłada ładunek wybuchowy w odpowiednim miejscu, napiął cięciwę, strzelił i trafił orła w powietrzu. Świat, w którym można rozmawiać z przyrodą, można rozmawiać z duchami przodków. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku History Hiking. Dzisiaj wyjątkowo mam na sobie tradycyjną indiańską kapotę. Opowiem wam o człowieku, który taki strój nosił przez większość swojego życia. Sat Ok, długie pióro. Indianin w Armii Krajowej. Syn wodza Wysokiego Orła. Kobiety, która zakochała się w indiańskim wodzu. Człowiek, który potrafił strzelać z łuku, polować, oprawiać zwierzęta, zakraść się do wroga i z 15 metrów rzucić nożem tak, aby go unieszkodliwić. Brzmi nieprawdopodobnie? A to dopiero początek historii Stanisława Supłatowicza. No właśnie, Stanisława Supłatowicza czy Sat Oka Długie Pióro? A może jednego i drugiego? YouTube to platforma, która daje wielu twórcom niezależność. I my właśnie dzięki waszemu wsparciu, ale także dzięki wsparciu naszych stałych mecenasów, możemy poruszać na naszym kanale trudne tematy. To dzięki także waszemu wsparciu za pośrednictwem Patronite możemy realizować naszą misję rozpowszechniania wiedzy historycznej, więc zachęcamy was do tego, abyście wspierali nasz kanał, bo razem tworzymy History Hiking. Link oczywiście znajdziecie w opisie. Za wspieranie naszego kanału możecie otrzymać różne bonusy, takie jak na przykład dostęp do niedostępnych na ogólnym kanale filmów, podcastów, a także otrzymujecie od nas wlepki oraz pocztówki. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest producent gry War Thunder. Czy lubicie gry nawiązujące do historii? Ja uwielbiam, w szczególności War Thunder, która przemawia do mnie przede wszystkim tym, że jest szalenie realistyczna. Niepowtarzalne wrażenia zapewnia zapierająca dech w piersiach grafika 4K i realistyczne efekty dźwiękowe, a całość dopełnia klimatyczna muzyka. Kolekcja maszyn War Thunder obejmuje ponad 100 lat rozwoju od roku 1920 do dzisiaj. Mowa o pojazdach, samolotach i okrętach. Masz ogromne możliwości dostosowywania pojazdów, do wyboru setki kamuflaży, akcesoriów i trójwymiarowych dekoratorów, jak na przykład maskowanie. Do pilotowania samolotów nie potrzebujesz joysticka, wystarczy myszka i klawiatura. Możesz grać na PC-cie, Xboxie i PlayStation. Pobierz grę korzystając z linku w opisie pod filmem, dzięki czemu otrzymasz konto premium na 7 dni i szereg atrakcyjnych bonusów, które dadzą ci przewagę w grze. Za pomoc w realizacji odcinka, za użyczenie miejsca, wypożyczenie rekwizytów, serdecznie chciałem podziękować mojemu koledze Krzyśkowi Jaworowi, który prowadzi wioskę indiańską nad Bobrem w Janiszowie, do której wszystkich was zapraszam. To naprawdę magiczne miejsce. Zapraszamy was w historyczną podróż do magicznego świata Stanisława Supłatowicza. Przed nagrywaniem tego materiału rozmawiałem z wieloma ludźmi, dla których Sat Ok był naprawdę kimś. I nie tylko dlatego, że był bohaterem Armii Krajowej, ale dlatego, że naprawdę budził szacunek w miejscach, w których się pojawiał. Skąd to wiem? Moja mama w wieku 12-13 lat była na spotkaniu z Supłatowiczem i opowiadała mi, że dzieciaki, widząc faceta w pióropuszu, który wyglądał jak Indianin, no budził naprawdę niemałe zdziwienie, ale też szacunek. Supłatowicz był niesamowitym gawędziarzem i snuł indiańskie opowieści w taki sposób, że młodzież faktycznie chciała go naśladować. Nie podlega żadnej dyskusji też to, że to właśnie Sat Ok Długie Pióro, Stanisław Supłatowicz, pokazał młodym Polakom, jak bardzo do Indian jesteśmy podobni. I oni, i my walczyliśmy o swoją niepodległość przez lwią część naszej historii. Różnica jest taka, że my tą wolność w końcu wywalczyliśmy. Sat Ok zabierał PRL-owską młodzież w prawdziwie magiczny świat. Świat, w którym można rozmawiać z przyrodą, można rozmawiać z duchami przodków, oddaje się szacunek zwierzętom.
Przez wiele, wiele lat nikt tak naprawdę nie zastanawiał się nad legendą Satoka. A trzeba powiedzieć jedno. Sat był legendą, wokół której z każdym kolejnym rokiem narastały kolejne legendy. Co wiemy oficjalnie o jego życiorysie? Co sam o sobie mówił? Stanisława Supłatowicz, jego matka, w 1905 roku za swoją działalność w PPS-ie została zesłana na Sybir. Tam poznała człowieka o nazwisku Jasiński, który od kilku lat planował ucieczkę. Dołączyła do niego. Ucieczka była możliwa tylko i wyłącznie przez cieśninę Beringa. Żeby tego dokonać, musieli dogadać się z plemieniem Czukczów. I tak Stanisława Supłatowicz znalazła się na Alasce. Tam, w lesie, gdy była schorowana, spotkała myśliwych z plemienia Szawanezów, choć Stanisław Supłatowicz później używa określenia Szewanezi, które jest określeniem błędnym i to bardzo ważne w kontekście całej jego historii. Schorowaną kobietę myśliwi zanoszą do obozu. W obozie panika. Biała kobieta przecież przynosi pecha. Szybko jednak okazało się, że kobietą zajęły się inne kobiety i ta szybko zaklimatyzowała się w środowisku Indian. Po pewnym czasie zakochała się w wodzu plemienia, wysokim orle. I owocem tej miłości była trójka dzieci. Siostra, brat i bohater dzisiejszej opowieści. Stanisław Supłatowicz, Sat Ok, Długie Pióro. Supłatowicz przez wiele lat w różnych wywiadach opowiadał, że matka uczyła go pływać z psem. Wskakiwał do wody, łapał psa za ogon i w ten sposób nauczyła go matka pływać, mówiąc, że kiedyś te techniki survivalowe mu się przydadzą. Nasz bohater opowiadał też, skąd wzięło się i jego imię, Długie Pióro. Kiedy jego pies zachorował, Sat Ok udał się do szamana. Ten powiedział mu, że żeby psa wyleczyć, musi przynieść wątrobę królika. Nasz bohater udał się na polowanie i w momencie, w którym dostrzegł zwierzę, zaczął celować do niego z łuku, królika chwycił orzeł. Wzbił się z nim do góry, a nasz bohater wycelował, napiął cięciwę, strzelił i trafił orła w powietrzu. Zwierzę upadło, Sat Ok złapał go i w momencie, w którym szedł do obozu, jego bracia dostrzegli, że nosząc na plecach orła ma długie pióra, stąd jego imię. Brzmi nieprawdopodobnie, za dużo jak na jedną osobę, to jeszcze nie koniec. A jak to się stało, że Stanisław Supłatowicz z dzikiej Kanady trafił do Polski? Nasz bohater utrzymywał, że pewnego dnia Sat Ok, jego brat i przyjaciel udali się na polowanie. Nagle słyszą huk broni palnej, krzyk, przeraźliwy ryk. Udają się na miejsce i widzą białych, rannych traperów, których zaatakował niedźwiedź. Sat Ok, jego brat i przyjaciel zabijają niedźwiedzia, a rannych traperów zabierają do obozu. Szybko okazuje się, że traperami są Polacy. Mówią w tym języku. Matka naszego bohatera, słysząc swój ojczysty język, zaczyna za Polską tęsknić. I nagle chce do ojczyzny wracać. Udaje się do swojego męża, wodza indyjskiego plemienia i prosi go, czy może do Polski wrócić, bo wcześniej od białych traperów dowiedziała się, że Polska jest już wolna, że się odbudowywuje. Wódz, wysoki orzeł, zgodził się. Powiedział tylko, że musi zabrać ze sobą swoje najmłodsze dziecko, Sat Oka, Długie Pióro, bo jego najmłodszy syn może przywieźć do obozu indyjskiego mądrość białych ludzi. Poza tym jest najmłodszy, więc potrzebuje matczynej opieki. I tak, według oczywiście oficjalnej wersji i wersji samego Stanisława Supłatowicza, zaczyna się jego podróż do Polski. Kobieta ze swoim synkiem przepłynęła rzeki i dostała się do Ottawy. Pomogli jej Indianie z plemienia. Rzeki przepłynęła na kanu, nie na tradycyjnym
bulbocie, jaki widzicie za mną. Kobieta dostała się do polskiego konsulatu i stamtąd zaczęła się podróż naszego bohatera do Polski. Statkiem przepłynęli do Francji, z Francji samochodem do Polski. Stanisław Supłatowicz długo po II wojnie światowej opowiadał, że nie pamiętał języka polskiego. On nie umiał mówić w tym języku. Mało tego, gdy zobaczył betonowe domy, gdy zobaczył samochody, cywilizację, to przytłaczała go. Była to dla niego czysta egzotyka. Szczerze wierzył w to, że całe swoje dzieciństwo spędził w dziczy. Kobieta z dzieckiem dostała się do Kielc, do swojej rodziny. Tam nie spotkała się z przywitaniem, z otwartymi ramionami. Wręcz przeciwnie. Stanisław Supłatowicz mówił, że był wyszydzany, że nazywano go odmieńcem. Kobieta skontaktowała się z burmistrzem Radomia, który jeszcze na długo przed tym, gdy znalazła się w Kanadzie, był jej znajomym. Tak rodzina dotarła do Radomia. Chcieli wrócić do Kanady, ale ich plany pokrzyżowała II wojna światowa. Całą historię Stanisława Supłatowicza powinno się ubierać w słowa prawdopodobnie, być może, bo nic w jego historii nie jest pewne. Ale jednego nie da się absolutnie podważyć. Tego, że był bohaterem polskiej niepodległości. Walczył w Armii Krajowej. Bończa, Kazimierz Załęski, potwierdził, że Stanisław Supłatowicz w 1939 roku, w momencie, w którym Niemcy wchodzą do Radomia, dołączył do konspiracji. Mało tego, Satok utrzymywał, że jego matka już na początku II wojny światowej ukrywała rodzinę żydowską w swoim mieszkaniu. Satok wspólnie ze swoimi kolegami z AK miał przerzucać medykamenty i żywność przez mury radomskiego getta i tak utrzymywał. Czy tak było? Ciężko dzisiaj powiedzieć. Mało tego, Satok miał być aresztowany przez Gestapo w roku 1940 i uciekł z transportu do Auschwitz. W jaki sposób? Stanisław Supłatowicz w wielu wywiadach mówił, że Gestapo przesłuchiwało jego, jego kolegów i typowało, kto jedzie do Oświęcimia, a kto idzie na egzekucję. On sam był wytypowany do transportu. I kiedy już był w wagonie bydlęcym, w miejscowości Tunel na Postoju, uciekł z transportu. W jaki sposób? Przed tym, kiedy Niemcy wypchali go do wagonu bydlęcego, Supłatowicz schował za swoją pazuchą patyk, kij. W transporcie dostrzegł światło dostające się przez okno wagonu bydlęcego. Wydłubał patykiem gwoździe. Deska spadła. Podniósł deskę i podważył inne. Wyszedł dachem na wagon, zsunął się na bok całego wagonu, otworzył drzwi i wypuszczał ludzi. Taka jest legenda. Dariusz Rosiak, dziennikarz, który napisał książkę o Satoku, którą szczerze wam polecam. Jej tytuł to Biało-czerwone tajemnice Satoka. Przytacza jednak inne fakty. Bo Satok, owszem, był aresztowany przez Gestapo, ale nie za udział w konspiracji, za czytanie gazetek, tylko za kradzież. Stanisław Supłatowicz w Armii Krajowej, w partyzantce, walczył pod pseudonimem Kozak. Wszystko dlatego, że był szalenie odważny, a przynajmniej tak mówią o nim jego koledzy z lasu. Ryszard Wójcicki, pseudonim Kier, w jednym z wywiadów opowiadał, że w lesie poznał człowieka, który poruszał się wręcz kocimi ruchami. Jeszcze inni mówili, że Satok uczył partyzantów sztuki survivalu. Pokazywał, jak szukać korzonków, w jaki sposób je jeść, wychodził na polowania. Zdarzało się nawet, że do obozu przynosił mięso, kiedy partyzanci głodowali. Satokowi jego koledzy z partyzantki przypisywali wręcz nadprzyrodzone moce. Mówili, że Satok potrafił zawsze przekraść się do wroga tak, aby ten go nie usłyszał. Mało tego, potrafił poruszać się po lesie tak, że nikt nie był w stanie go usłyszeć. Potrafił strzelać z łuku. Niesamowicie i dumnie wyglądał na koniu.
Jest też taka historia podczas akcji dywersyjnej, podczas sabotażu. Satok w nocy przepływa pod mostem, pod wodą. Ma torbę wysmarowaną łojem bydlęcym, tak aby nie zamokły ładunki wybuchowe. Przepływa pod nosami Niemców. Podkłada ładunek wybuchowy w odpowiednim miejscu pod tory kolejowe. Odsuwa się w krzaki. Kiedy pociąg jedzie, Satok odpala ładunek wybuchowy. I to nie są wymyślone historie, bo tak o nim mówią jego koledzy. Mało tego, Satok uczył partyzantów, w jaki sposób się skradać. Wyobraźcie sobie, że są takie relacje mówiące o tym, że Stanisław Supłatowicz uczył swoich kolegów chodzenia tyłem, tak aby Niemcy, widząc ślady stóp partyzantów, myśleli, że szli w przeciwnym kierunku. Najlepsze jest to, że żaden z kolegów Supłatowicza z partyzantki nie wiedział o jego indiańskim pochodzeniu. Bo cała ta historia, cała ta legenda, w szczególności o jego indiańskim pochodzeniu, była napompowana i rozdmuchiwana po II wojnie światowej. Supłatowicz walczył w akcji Burza. Nie da się tego podważyć. Poza tym brał też udział w zasadzce na Niemców pod Diablą Górą. Był ranny, został odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych. Był bohaterem Armii Krajowej. Ale wszystko wskazuje na to, że cała jego indiańska historia jest wymyśloną. Dariusz Rosiak w swojej publikacji Biało-Czerwony Tajemnica Satoka odsłania przed nami nowe fakty dotyczące Stanisława Supłatowicza. Zastanówmy się nad jedną istotną rzeczą. Skąd w ogóle imię Stanisław Supłatowicz? Nazwisko? Owszem, matka Stanisława, wszystko się zgadza. A Stanisław? Satok utrzymywał, że matka dała mu to imię, żeby zmylić Niemców. Jednak fakty mówią same za siebie. W Radomiu, w Garbarni, pracował niejaki Leon Supłatowicz. I wiele wskazuje na to, że to właśnie on najprawdopodobniej był ojcem naszego bohatera. Mało tego, to właśnie Leon Supłatowicz, a nie Stanisława, był zesłany na Sybir za swoją działalność w PPS-ie. Kobieta, owszem, pojechała po męża, starali się o repatriację, ale najprawdopodobniej nie udało im się to. Leon zginął na Sybirze, a matka do Polski wróciła ze Stanisławem. I co najciekawsze w tej historii, bardzo prawdopodobne jest to, że Stanisław Supłatowicz nie wymyślił swojej indiańskiej historii sam, tylko pomogła mu w tym jego mama. Dlaczego? Jego ojciec przed wojną polsko-bolszewicką sympatyzował z bolszewikami. Supłatowicz jako dziecko wcale nie miał łatwo. Przezywany był bolszewikiem i generalnie był jedynakiem, który był małomówny, miał lekki problem z kontaktem z rówieśnikami. Być może jego matka chciała mu w ten sposób pomóc, budując mu całkowicie nową historię. Budując historię o ojcu, który jest indiańskim wodzem, tak aby dziecko czuło się wyjątkowe. Jest naprawdę wielce prawdopodobne, że Satok Długie Pióro uwierzył w historię, która była mu powtarzana przez jego matkę. Albo sam wymyślił sobie dużo wspomnień o jego indiańskim pochodzeniu, które po wojnie powtarzał. Pojawia się tylko pytanie, dlaczego to robił? Czy jest jakiś konkretny powód? Stanisław Supłatowicz najprawdopodobniej urodził się w roku 1925. Gdy miał 14 lat, wybucha II wojna światowa. Krwawy, bestialski konflikt. Jeszcze przed tym Sat nie miał łatwego dziedzictwa. Przezywano go bolszewikiem i trochę żył z piętnem politycznych zapędów swojego ojca. Gdy wybucha wojna, w 1944 idzie do partyzantki. Jest nastolatkiem. O jakim my dzieciństwie mówimy? Był świadkiem ludzkich krzywd, wojny, mordów, bestialstwa. I gdy kończy się wojna, Sat zaczyna mówić o swoich indiańskich korzeniach. Trochę tak, jakby w ten magiczny świat rdzennych ludów Ameryki uciekał,
tak aby wymazać swoje wspomnienia z wojny i zacząć żyć na nowo. Nie chciał chyba o tym pamiętać. I najciekawsze jest to, że Stanisław Supłatowicz nie był w tym jedyny. Bardzo dużo świadków historii. Ludzi, którzy przeżyli obozy koncentracyjne. Byli świadkami mordów. Oni nie chcieli o tym pamiętać. Ilu jest świadków, którzy po wojnie w ogóle nie chcieli o niej rozmawiać? Chcieli nauczyć się żyć na nowo. Zostawić za sobą krwawe wspomnienia i nauczyć się żyć. I Stanisław Supłatowicz najprawdopodobniej był właśnie taką osobą. I jest jeszcze jedna naprawdę bardzo ciekawa rzecz. Od 1958 roku Supłatowicz pisze indiańskie powieści. Młodzież jest nimi zachwycona. I polecam wam przeczytać jego książkę Ziemia Słonych Skał. Dowiecie się z niej, że Supłatowicz pisze o ucisku białych wobec Indian. I to też jest naprawdę ciekawy wątek. O przyjdźcie, duchy z dalekich dolin, przyjdźcie i wskażcie mi mój nowy szlak. O przyjdźcie, duchy, bo wiatr mówi o śmierci i każdy liść szepcze o niej. Przyjdźcie więc, duchy, i wskażcie mi słoneczną drogę do krainy wielkiego spokoju. Sad w swoich książkach poruszał tematykę uciskanych Indian, ludzi, którzy od lat walczą o swoją niepodległość. Tak jak Polska od 1939 roku. I być może Sad dlatego czuł taką bliskość do rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. Bo czuł przynależność, czuł się do nich podobny. Skąd Sad czerpał wiedzę na temat Indian? Trzeba przyznać, że pomagali mu w pisaniu książek ci, którzy o tej kulturze wiedzieli więcej od niego. To ważne. Od 1965 roku Sad służy w wojsku, w marynarce wojennej. Później pływa na Batorym, już jako indyjski gawędziarz. Na pokład zabiera ze sobą pióropusz i snuje indyjskie opowieści, których z uwagą słuchają marynarze. W roku 2003 Stanisław Supłatowicz, Sad Ok Długie Pióro, umiera. Na jego pogrzebie pojawiają się ludzie, młodzi, w indyjskim ubiorze. Grób obwinięty jest w biało-czerwoną flagę. Na trumnie składa się pióropusz, w powietrzu unosi się zapach szałwi i tytoniu. Odchodzi legenda, ale jego historia chyba nigdy nie umrze. Trwa cały czas i jestem przekonany, że jeszcze dużo, dużo o Stanisławie Supłatowiczu dowiemy się w przyszłości. Pamiętaj o skorzystaniu ze znakomitych bonusów w grze War Thunder. Skorzystaj z linku w opisie pod filmem, żeby otrzymać konto premium na 7 dni i szereg atrakcyjnych dodatków, które dadzą Ci przewagę w grze. Do zobaczenia na polu walki.